Przystanek Kraków. Cześć, z tej strony Dominika Zawiejska i Ola Witek. Dziś powracamy do Was z tematem muzyki współczesnej. Jak myślisz, Olu, co może oznaczać ten termin? Cóż, myśląc o muzyce współczesnej nasuwa mi się na przykład rap albo pop. Takie gatunki, które teraz są na czasie. Zdecydowanie jest to dla mnie przeciwieństwo muzyki poważnej. Dużo osób mogło przyjąć taki punkt widzenia, dlatego dobrze, że zaraz będziecie mogli wysłuchać wywiadu z Michałem Dormanem, absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie. Rozmawiamy dziś o muzyce współczesnej, lecz termin ten może być różnie rozumiany. Co właściwie oznacza określenie muzyka współczesna, kiedy mówimy o muzyce poważnej? Myślę, że to jest bardzo ważne doprecyzowanie, że powiedziałaś współczesna muzyka poważna, bo muzyka współczesna w najprostszym rozumieniu, można by powiedzieć, jest to muzyka, która aktualnie powstaje, ale tego terminu najczęściej używa się jednak do tej współczesnej muzyki poważnej, tak zwanej. Jest to pojęcie bardzo szerokie i może być też różnie rozumiane, bo być może dla niektórych będzie to tylko taka muzyka, która wprowadza jakieś innowacje, która jest eksperymentalna, która jakby pcha rozwój muzyki do przodu w zakresie technik, myślenia o muzyce, a dla innych będzie to cała muzyka poważna, która powstaje dziś, aktualnie. Jest wielu kompozytorów, którzy piszą na przykład muzykę w takim duchu neoromantycznym, czy w stylu powiedzmy nieco filmowym, czyli taką bardzo mocno jakby osadzoną w przeszłości i wcale nie chcą, nie potrzebują jakichś nowych horyzontów odkrywać. Ale myślę, że w takim rozumieniu, które będzie najbezpieczniejsze, najszersze, to jest po prostu taka muzyka poważna, która powstaje dziś aktualnie, czy w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu ostatnich lat. Tutaj myślę, że ważne jest też takie rozgraniczenie już na muzykę XX wieku i XXI wieku, bo dalej w systemie edukacji, kiedy na przykład w szkole muzycznej mówimy o muzyce współczesnej, czy nawet na uczelniach wyższych, to powiedzmy, jeśli mówi się o repertuarze dwudziestowiecznym, to dalej często używa się określenia muzyka współczesna, a to jednak już niektóre utwory, powiedzmy w cudzysłowie współczesne, mają 100 lat. I wiele różnych kierunków i wiele czasu minęło, odkąd one powstały, więc myślę, że to określenie XX wiek i współczesność, czyli powiedzmy ten wiek XXI, jest takie najbardziej adekwatne, choć są to pojęcia bardzo pojemne, bo w ich obrębie istnieje wiele różnych kierunków, prądów. Jakie główne można wyróżnić? Tak, myślę, że jeśli chce się jakoś dotknąć tematu współczesnej muzyki poważnej, to chyba najlepiej zrobić to właśnie poznając poszczególne kierunki. Tutaj jest podobnie jak w przypadku malarstwa, to znaczy ta pierwsza połowa XX wieku, czy w ogóle wiek XX, dał taki wysyp poszczególnych kierunków, tych tak zwanych izmów, również w muzyce. Więc na przykład przełom XIX-XX wieku, to są początki impresjonizmu. Mamy też muzyczny ekspresjonizm, sonoryzm, punktualizm, serializm itd. Więc tych terminów jest bardzo dużo, i niektóre z nich są szersze, niektóre węższe. I jeśli by chcieć przybliżyć takie najważniejsze, to myślę, że impresjonizm może być takim dobrym początkiem do poznawania muzyki współczesnej, chociaż już do tej współczesności tak ściśle rozumianej nie zalicza, bo tak jak powiedziałem, to są gdzieś lata przełomu XIX i XX wieku, ale jest to powiedzmy kierunek muzyczny, który podobnie jak malarstwo, stąd jego nazwa, oddawał pewną ulotność chwili, był swego rodzaju malowaniem dźwiękami, ale niekoniecznie takim ilustracyjnym, rozumianym wprost, czyli na przykład słyszymy dźwięk kukułki, prawda, kukuł jak w rondzie barokowym na przykład, tylko było to bardziej takie symboliczne malowanie pewnych właśnie impresji, pewnych wrażeń. Natomiast kompozytor, którego najbardziej kojarzymy z tym nurtem, Claude Debussy, sam jakby z tym określeniem się nie utożsamiał, bardziej uważał, że jest symbolistą. Natomiast często tak jest, że to inni właśnie przypinają te etykietki No i później one już tak zostają z kompozytorami, którzy niekoniecznie sami bardzo cieszyliby się, gdyby o nich mówić tak, jak o nich najczęściej mówimy. Na pewno takim bardzo ważnym zjawiskiem muzyki XX wieku była dodekafonia, czyli próba zbudowania zupełnie nowego systemu dźwiękowego jako coś właśnie nowego, w pewien sposób odcinającego się od zastanego wtedy systemu tonalnego, czyli systemu, inaczej mówiąc, harmonii funkcyjnej, czyli dur-moll, który opierał się na akordach durowych, molowych, takich melodiach, które najbardziej znamy z muzyki dzisiaj właśnie popularnej, czy użytkowej, czy też filmowej, czy który znamy z muzyki poważnej właśnie do czasów XX wieku. I w tym systemie chodziło o wykorzystanie w ramach jednej serii dźwięków 12 wysokości, wszystkich 12 wysokości w obrębie oktawy. No jeżeli mamy muzykę tonalną, no to poruszamy się w obrębie jakiejś gamy, gdzie mamy wybór 8 dźwięków razem z powtórzeniem pierwszego dźwięku. A tutaj chodziło o wszystkich 12 wysokości, no i tak stworzona melodia z tych wszystkich 12 dźwięków lub tak stworzone akordy, czyli inaczej mówiąc harmonia, dawały bardzo wtedy nowe, czy wręcz skandalizujące brzmienie i też w jakiś sposób być może pejoratywnie nazywano to muzyką atonalną, co jakby dzisiaj jest też normalnie przyjętym określeniem, że na muzykę, która nie jest tonalna, mówimy, że jest atonalna, ale może twórcy właśnie takiej muzyki woleliby, żeby mówić, że jest ona pantonalna, czyli jakby ponadtonalna, że jest to jakby wyjście jeszcze dalej. No i ta dodekafonia, której takim najbardziej znanym przedstawicielem czy wynalazcą, choć tak naprawdę już przed nim gdzieś takie próby poczyniono, jednakże jemu się przypisuje, powiedzmy, wynalezienie tej dodekafonii, jest Arnold Schoenberg, kompozytor austriacki żydowskiego pochodzenia. No i ta dodekafonia miała też swoje dalsze konsekwencje, bo skoro możemy tak trochę matematycznie stworzyć serię ze wszystkich 12 dźwięków, tak aby żaden dźwięk się nie powtarzał, czyli taką melodię, w której właśnie żadna wysokość się nie powtarza, no to może też inne elementy utworu muzycznego tak porządkować, czyli na przykład 12 stopni dynamicznych, 12 rodzajów dynamiki, czyli powiedzmy pianissimo, piano, mezzo forte, mezzo piano forte, tak 12 tych rodzajów dynamiki od najcichszej do najgłośniejszej. No i też można takie parametry dźwięku porządkować w serię 12, tak żeby żaden się nie powtarzał na jakimś odcinku. Albo na przykład rytm. Można też znaleźć 12 wartości rytmicznych, jakoś sobie je założyć. No i stworzyć taki fragment utworu, w którym właśnie żadna z nich ma się nie powtarzać. Taki kierunek, w którym właśnie wszystkie parametry dźwięku, czy też wybrane, miały być porządkowane właśnie w te serie bez powtórzeń, nazywamy serializmem i był to też kierunek bardzo bogaty w twórczość, która w jego ramach powstała, bardzo znaczący w awangardzie właśnie pierwszej połowy XX wieku. Obok dodekafonii powstał też punktualizm, który, jak nazwa wskazuje, operował takimi muzycznymi punktami, jakby pojedynczymi zdarzeniami dźwiękowymi, które były od siebie wyizolowane, przedzielone nawet fragmentami ciszy i dawały takie niepokojące wrażenie nagle pojawiających się dźwięków, można powiedzieć znikąd, bardzo nieraz kolorowych, różnorodnych. Myślę, że szczególnie dla nas, Polaków, może być ważny kierunek nazywany sonoryzmem, który też miał bardzo duże konsekwencje w ogóle w rozwoju muzyki XX wieku i współczesnej. Od sonore, brzmieć, brzmiący. Chodziło tutaj o wydobycie różnych niecodziennych, często bardzo wymyślnych technik dźwiękowych poprzez granie na instrumentach, często w bardzo niekonwencjonalny sposób. I właśnie poszukiwanie tego ciekawego brzmienia, niespotykanego dotąd i konstruowanie utworów właśnie głównie z tych brzmień, czyli już nie przede wszystkim z melodii, z jakiegoś rytmu czy z harmonii, tak klasycznie rozumianej jako współbrzmienia między dźwiękami, tylko właśnie z jakichś plam barwnych, z jakichś, mówiąc tak już metaforycznie, chmur dźwiękowych, różnych stuków, różnych właśnie skrzytów, na przykład pisków, które jednak nie miały być po prostu jakimś wybrykiem kompozytorskim i czymś, co będzie brzmiało oryginalnie dla takiego nowinkarstwa, tylko chodziło właśnie o tworzenie muzyki w zupełnie nowy sposób, jakby zwracając uwagę na inne parametry dźwięku. No jeszcze może z takich kierunków dwudziestowiecznych warty wspomnienia jest spektralizm, który może być też ciekawy z naukowego punktu widzenia. Otóż razem z komputerami nadeszła możliwość bardzo szczegółowej analizy widma dźwięku, inaczej mówiąc spektrum, czyli tego, jak każdy dźwięk jest zbudowany, z jakich dźwięków, z jakich składowych się składa, czyli tak zwanych alikwotów. No powiemy, że właśnie te dźwięki, które słyszymy, one nigdy nie są jakby pojedynczą falą, tylko składają się z bardzo wielu nakładających się na siebie fal. Tutaj z tej analizy dźwięku wyciągnięto konsekwencje takie ściśle muzyczne, czyli właśnie w oparciu o te wysokości, które możemy zaobserwować, analizując pojedynczy dźwięk, zaczęto konstruować melodię, harmonię, też czas, więc ta muzyka spektralna no też zdecydowanie odcina się od tego, co powiedziałem właśnie, czyli tak tradycyjnie rozumianej melodii, czy tradycyjnie rozumianego rytmu i konstruuje je w zupełnie już inny sposób, jakby w zgodzie, czy w ramach bezpośredniej konsekwencji analizy tej fizycznej budowy dźwięku. I to ma wpływ właśnie zarówno na współbrzmienia, które są konstruowane, które mają właśnie przypominać wewnętrzną budowę dźwięku, ale również jeśli chodzi o czas, to te dźwięki są już porządkowane zupełnie inaczej niż w takich klasycznych, rytmicznych strukturach. Takim właśnie znów wynalazcą, który znowu nie przyjął dobrze tego terminu, którym określono jego muzykę, był Gérard Grisey, francuski kompozytor. A wracając jeszcze do sonoryzmu, no to tutaj wspomniałem, że jest to taki kierunek ważny szczególnie dla Polski, dlatego że ten sonoryzm w latach 60. określano mianem, czy to dzisiaj się określa jako pewne zjawisko właśnie artystyczne, mianem Polskiej Szkoły Kompozytorskiej. I tutaj w zasadzie no, większość znaczących kompozytorów tego czasu jakoś o ten sonoryzm się otarła. No, po pierwsze Krzysztof Penderecki, ale też na przykład Henryk Mikołaj Górecki, którego kojarzymy przede wszystkim no, z zupełnie innej muzyki. Tak samo Wojciech Kilar, który potem również no, poszedł w zupełnie inną stronę jako kompozytor gdzieś no, przede wszystkim muzyki filmowej. I wielu, wielu innych, jak na przykład Witold Szalonek czy Kazimierz Serocki. Więc było to zjawisko no, bardzo znaczące i na polskiej scenie muzycznej tamtych lat i w zasięgu międzynarodowym. A w obrębie jakiego kierunku, nurtu ty się poruszasz jako kompozytor? Powiedzmy, że patrząc tak na to, co staram się teraz robić, no to jestem gdzieś wciąż w takiej fazie no, poszukiwania tego swojego języka muzycznego. No i obym był, myślę, długo, bo sam mam takie podejście, że warto ciągle szukać i nie osiadać, nie zadomawiać się za bardzo w jakimś jednym już ustabilizowanym kierunku, stylu, tylko cały czas się rozwijać i szukać czegoś nowego, świeżego, oryginalnego, czegoś, co na dany moment życia jest tym, co najbardziej jakoś oddaje artystyczne potrzeby, ale myślę, że ważne jest dla mnie łączenie tego, co wyrasta z tradycji muzycznej, którą gdzieś mamy w naszym takim krwiobiegu, z tymi zdobyczami, można powiedzieć, w myśleniu o muzyce, w technice kompozytorskiej, też w technice instrumentalnej, które przyniósł XX i przynosi XXI wiek, teraz coraz lepszą i coraz bardziej dostępną technologią. No w zasadzie to z dzisiejszego punktu widzenia też już ten XX wiek jest taką, można powiedzieć, tradycją muzyczną, no bo takich kompozytorów właśnie jak Lutosławski, jak Penderecki, czy jak Szymberg, czy Grisey to w zasadzie są tacy no, klasycy XX wieku. Natomiast dla mnie no, bardzo ważna jest taka naturalna, spontaniczna ekspresja muzyczna, która jest połączona z dobrym zaplanowaniem utworu, z dobrym zaplanowaniem jego formy, z takim świadomym porządkowaniem pewnych elementów muzycznych, ale zawsze w służbie jakiejś ekspresji, czy jakiemuś konceptowi, jakiejś nadrzędnej idei utworu. Więc myślę, że no, jeśli już bym musiał w jakiś tam sposób zaklasyfikować to, co robię na ten moment, to podkreślam na ten moment, bo tak mówię, gdzieś wciąż jestem taki poszukujący, to myślę, że w tej chwili poruszam się w obrębie jakiejś syntezy właśnie tych elementów, które uważam za wciąż świeże, mające artystyczny potencjał, które mogę czerpać z twórczości kompozytorów dawnych, nawet bardzo dawnych, choćby barokowych, czy Chopina, Mozarta, których uwielbiam, czy Brahmsa, Schuberta, na przykład z tych kompozytorów klasyczno-romantycznych czy romantycznych. I właśnie to wszystko, co w ich muzyce jest dla mnie cenne, co jest, czy nawet bezcenne, no właśnie łączyć ze współczesnymi technikami kompozytorskimi, z tymi możliwościami, które daje także komputer, współczesna technologia i łączenie tego z, no też z nowymi sposobami w ogóle myślenia o muzyce i łączeniu pewnych kontekstów, też umieszczania właśnie elementów muzyki dawniejszej, czy także współczesnej muzyki rozrywkowej w jakimś nowym kontekście, ich twórcze przetwarzanie, czy używanie ich jako pewnego rodzaju też środków wyrazowych, elementów mojego języka muzycznego. Na czym konkretnie polega tego rodzaju praca z dźwiękiem związana właśnie z wysokimi technologiami? Już w XX wieku, kiedy nowe technologie zaczęły być dostępne także dla artystów i innych dziedzin życia, kompozytorzy zobaczyli w nich wielki potencjał. No i to, co nazywamy muzyką elektroakustyczną, to jest muzyka, która właśnie wykorzystuje środki elektryczne czy elektroniczne. Początki takiej muzyki były związane z pracą w radiu, wtedy jeszcze z taśmą magnetofonową, z cięciem tej taśmy, zlepianiem jej, no i różnymi trochę może dziwnymi czy kosmicznymi dźwiękami, jak się je nieraz określa, które powstawały na skutek na przykład przyspieszania odtwarzania taśmy albo transponowania dźwięków, czyli przenoszenia ich bardzo wysoko lub bardzo nisko, co dawało zupełnie nowe dźwięki i na przykład dźwięki natury, które są nagrane, czy dźwięki jakichś maszyn, czy nawet nasza mowa, kiedy je wystarczająco przetransformujemy, czy zmodyfikujemy, no to mogą być zupełnie nierozpoznawalne i stają się po prostu jakby nowymi, abstrakcyjnymi dźwiękami. Ale również generowano nowe dźwięki za pomocą generatorów tonów, łączono te proste tony, czyli te właśnie składowe dźwięku, nowego rodzaju barwy. No i kiedy komputery również znalazły się w studiach muzycznych, no to przejęły one, można powiedzieć, rolę dotychczasowych taśm, magnetofonów i tak dalej. Więc z jednej strony współcześnie komputerowa praca z dźwiękiem może polegać na przede wszystkim najprościej nagrywaniu dźwięku, jego odtwarzaniu, wykorzystywaniu nagranych dźwięków w utworze, czy nagranych przez siebie, czy przez kogoś, które możemy wykorzystać. Możemy także przetwarzać dźwięki w taki sposób, jak na przykład w taki sposób, jak przed chwilą wspomniałem. Możemy tworzyć syntetycznie zupełnie nowe dźwięki, czy modyfikować dostępne próbki dźwiękowe, tak żeby stworzyć jakieś swoje brzmienia, których szukamy. No i możemy te wszystkie elementy ze sobą montować, zestawiać. Możemy je różnie umieszczać w przestrzeni od takiego prostego stereo, które no, jakby towarzyszy nam już na co dzień, przez system kwadrofoniczny, gdzie dźwięk w jakiś sposób nas otacza, po różne bardzo zaawansowane systemy, które na przykład możemy spotkać w kinach. Także jest to praca bardzo twórcza i dająca właściwie nieograniczone możliwości i dla niektórych no właśnie muzyka elektroakustyczna czy wykorzystanie elektroniki w muzyce jest właśnie tą drogą, która może najbardziej się przyczynić do rozwoju muzyki, wyznaczać jakieś nowe jej ścieżki. Wiemy, że w ostatnim czasie ukazało się nagranie Twojej pierwszej opery, której powstanie zostało wsparte przez stypendium twórcze miasta Krakowa. Zdradź nam coś więcej o swojej operze. Mniej więcej po skończeniu studiów powstał w mojej głowie taki pomysł, takie marzenie, żeby napisać operę, żeby zmierzyć się z tym gatunkiem, który oczywiście może być zupełnie inaczej rozumiany niż opery, które znamy z takiego tradycyjnego operowego repertuaru Verdiego, Pucciniego itd. No natomiast inne dziedziny sztuki i w tym związek muzyki ze słowem, z jakąś konkretną treścią jest dla mnie bardzo ważny. Też mój utwór dyplomowy licencjacki był do słów biblijnej pieśni nad pieśniami i tutaj też zdecydowałem się w przypadku tej opery sięgnąć po tekst biblijny, którym jest Księga Estery i w libretcie, w warstwie tekstowej utworu są wykorzystane fragmenty biblijne, wybrane fragmenty lub też całe wiersze, m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy Wisławy Szymborskiej, a także autorskie fragmenty Marceliny Koncewicz, która całe to libretto ułożyła i która właśnie umieściła w nim również swoje bardzo piękne poetyckie fragmenty i też fragmenty bardziej epickie, narracyjne. Bardzo jestem jej wdzięczny za tą ogromną pracę, którą włożyła i za to, jak to dramaturgicznie się dzięki niej wszystko ułożyło, za to, że mogłem mieć ułatwioną bardzo pracę. No, ten utwór był dla mnie na pewno dużym wyzwaniem formalnym ze względu na mnogość różnych odcinków, ze względu na konieczność odpowiedniego zaplanowania dramaturgii, a także ze względu na to, jak tą tematykę tak ważną i pochodzącą z takiego źródła, jak ją ująć, zdecydowałem się na takie ujęcie, można powiedzieć, dość subiektywne, też przez pryzmat tych wierszy, które właśnie chciałem, aby się znalazły w tym utworze i które też Marcelina właśnie, których dokonała też wyboru i które zaadaptowała. Chciałem w tym utworze przez pryzmat tego biblijnego tekstu poruszyć wątki dotyczące relacji międzyludzkich, przeplatania się lęku z miłością, pewnych urojeń, wyobrażeń, które mamy wobec drugiej osoby i tego, jak te nasze uprzedzenia stykają się z rzeczywistością. I tutaj też w operze bardzo ważny jest wątek antysemityzmu, czy też właśnie uprzedzeń, które mogą tak, a nie inaczej destrukcyjnie wpływać na rzeczywistość. To jest też ważny wątek tej księgi, no i on tutaj się, tak jak i właśnie w biblijnym tekście, przeplata z tym wątkiem bardziej relacyjnym. Są tylko dwie postaci, Estera i Król. Jest kameralna obsada instrumentalna, a także warstwa elektroniczna, która wykorzystuje takie syntezatorowe barwy, które mają też w jakimś stopniu stwarzać taką iluzję rzeczywistego zespołu, a jednak być od niego odmienne, być jakby taką nieco usztucznioną wersją żywych instrumentów. Też pod względem stylistycznym ten utwór był dla mnie takim wyzwaniem, bo z jednej strony chciałem, aby ten język muzyczny, w którym będę się poruszał, będzie jak najbardziej mój. Chciałem być w zgodzie z aktualnymi swoimi preferencjami estetycznymi i też stosować te środki i takie podejście do materiału dźwiękowego, jakie staram się w swojej twórczości rozwijać, a jednocześnie chciałem, żeby był to utwór komunikatywny, który będzie przyswajalny nie tylko dla jakiegoś bardzo wykwalifikowanego w dziedzinie muzyki współczesnej odbiorcy, ale także dla osoby, która chciałaby właśnie zapoznać się z utworem mogącym też przemówić do jej emocji, wyobraźni i oddziaływać na takim bardzo uniwersalnym poziomie. Utwór wykorzystuje też różne odniesienia stylistyczne, pojawiają się m.in. elementy takiego przetworzonego hip-hopu, czy też oryginalne melodie żydowskie, które są wykorzystywane do śpiewania Księgi Estery, albo melodia, która występuje właśnie na terenie mniej więcej tym, gdzie toczy się akcja Księgi Estery, która jest śpiewana podczas święta Purim, czyli wtedy, kiedy Żydzi właśnie świętują ocalenie Żydów dzięki interwencji Estery. Przystanek Kraków.